witam, szanowną publiczność. Oto najwyższa pora, by zgłębić tajniki kulinarnego fechtunku. Kłaniam się Państwu, jak najpiękniej potrafię. Czas na kolejne spotkanie w cyklu Ależ Talerz. Dziś, moi drodzy, spotkanie z arcyinteresującymi produktami, które skomponuję w ciepłą, aromatyczną, powiedziałbym dość luksusową sałatkę. Mamy tutaj świeże figi, dostępne w delikatesach całorocznie. Jakbyście Państwo mieli problem, to suszona też w ostateczności się nada. Do tego mam nieco masła, miodu płynnego, ocet winny, kozią rolatkę, ser taki oraz cudownie orzechowe liście rukoli. Moi drodzy, sałatkę rozpocznę od kompozycji tu na patelni sosu. Biorę mniej więcej łyżkę świeżego masła. Gdyby Państwo mieli do masła wstręt, proszę użyć o niebo zdrowszej, ale nie tak smakowitej oliwy. Masło się rozpuszcza, natychmiast uzupełniam je miodem, mniej więcej w tej samej ilości. Proszę bardzo. A także nuta kwaśna, pochodzi oczywiście z octu winnego. Proszę bardzo. Całość już za chwilę wypełni zapachem przestrzeń. Proszę Państwa, już starożytni doceniali moc tego fantastycznego owocu, choć mówiąc owoc, nie mam na myśli tej oto całości, zajrzyjmy tu do środka, to są owoce, proszę Państwa, figi, te maleństwa, całość kroję na ćwiartki, wszystkie moje figi rzucę na patelnię i dosłownie 2-3 minuty smażył będę z odurzającymi innymi dodatkami. Bardzo proszę, idźmy wyżej w temperaturze. Kozi ser, wskazany dla wszystkich, którzy mają problemy z mlekiem krowim, czyli uczulonych na laktozę. Ten ser jest absolutnie bezpieczny, a do tego ma cały szereg właściwości zdrowotnych. Kroję go w plastry, nie szczególnie cienkie, ale też nie za grube. Mając na uwadze ryzyko anemii, warto sięgać po kozi ser, który bardzo dobrze jej zapobiega, oprócz tego walczy z niedobrym cholesterolem. Jedzcie, moi drodzy, kozi ser, szczególnie w tak szlachetnej aranżacji. Przyglądam się mojemu sosowi, który będzie gotów w chwili, kiedy właśnie z figi pestki trafią już bezpośrednio do sosu. Biorę talerz, i wykładam na niego dość sporo liści świeżej rukoli. To moja ulubiona sałata, ma intensywnie orzechowy smak, jest chrupka i bardzo aromatyczna, nie żałujmy jej. Okładam rukolę serem dość ciasno, mając na uwadze, że na pewno nie jest to porcja jednoosobowa. Kiedy robię porcje indywidualne, takie 3-4 krążki na osobę w zupełności wystarczą. Proszę bardzo, ser kozi jest gotowy, a my sięgamy po figi. Myślę, że grzechem by było gotować je dłużej. Zwróćcie uwagę, w sosie jest już mnóstwo pestek. Całość przestała być tak dusząco octowa, jest delikatna i następuje finał, finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło. Te oto znakomicie afrodyzjakalne figi topią nam roladę kozią, wpływają na nią znakomicie, konsystencja ich zmieni się gwałtownie. O, dość sprawiedliwie usiłuję rozłożyć owoce w ten sposób i gorącym sosem prosto z patelni polewam całość. Zobaczcie, każdy plaster figowego sera dostaje temperatury i topi się pod wpływem całości. Cóż tu Państwu rzec? Najzdrowsza sałatka, jaką ostatnio wymyśliłem. Jest gotowa, składa się tylko z kilku elementów. Wierzcie mi, jest doskonała. Zróbcie ją sobie i swoim najbliższym koniecznie.